Siemaneczko, siemaneczko w kolejnej części Kariera Trackera. No i lecimy dalej. W poprzednim odcinku mieliśmy mały problem. Pierwszy mandat i pierwsza stuczka, co nie wskazało na nasze zarobki zajebiście. Więc lecimy. Następny kursik, jak najbardziej oczywiście po Polsce. Lecimy z Olsztyn na Świnoujście, polecimy sobie. Pisaliście dużo w komentarzach, żebym wpadł do Was tam, taka miejscowość. Przeglądałem, nie ma na razie żadnej traski w tamtym kierunku, musimy trochę więcej miast poodkrywać, więc na spokojnie, na pewno do Was tam wpadniemy, nie? Więc będziemy jeździć, pisać w tych komentarzach normalnie, miasta, gdzie mam zawitać na obiad, na kawę. Jesteśmy już załadowani. Widzimy Volvo. Ładne Volvo. Normalnie pozwolicie mi, aż zrobię sobie zdjęcie tym razem, jakieś takie ładniejsze tej ciężarówki. Takie, o! Takie będzie w sam raz. Normalnie. A teraz bez wstępnego już większego gadania. Wsiadamy, odpalamy bestykę, światła są, jedyneczka, nie jest na ręcznym i ruszamy z tego Olsztyna. No i już wyjechaliśmy, jest noc. Więc mniejszy ruch, co dobrze będzie wpływało na naszą jazdę. Nie będzie następnej stłuczki. No albo będzie, bo jest troszeczkę tutaj, jak widzicie, ruchu, ale mamy zielone. Piękne Volvo, powiem Wam, zaczynałem moją przygodę z Eurotrackiem właśnie na ciężarówkach Volvo. I mam jakiś taki sentyment do nich. Naprawdę lubię nimi jeździć. Tutaj zwalniamy trochę, bo 60 to już nas niesie melanż. Jak widzicie, mieliśmy 13 tysięcy, mamy tylko 8. Przez nasze wygłupy. Mam nadzieję, że tym razem nas nic nie spotka, że dowieziemy ten towar bezpiecznie. Jadę se 75, to powinna być prędkość taka, która nigdzie mnie nic nie zatrzyma. No i dobra, teraz wracamy do naszych komentarzy. Było ich mnóstwo. Dzięki za każdy komentarz ogólnie. Mówiłem już na początku odcinku, przyjadę do każdego miasta, jak będziemy mieli wszystko podkrywane na spokojnie. Druga rzecz, dużo osób pyta o mody, które używam. Mody używam przeważnie z warsztatu Steam. Nie są używane żadne inne mody poza modami z warsztatu. I oczywiście modem na ekonomię jest to Jet Economy Mods. Znajdziecie go na Steamie w warsztacie. Jest on oczywiście bezpłatnym modem, jeśli ktoś nie wie. I jest dość ciekawy model. Zapraszam do pobrania. Drugi komentarz, który był pisany, czy jeśli ktoś kupi Eurotracka, będzie mógł mieć te same mody co ja. Słuchajcie, jest tak. Podstawowa wersja Eurotracka nie pozwoli Wam użycia modu Promoc, ze względu, że do Promoca trzeba mieć jak i Skandynawię, tak i Going East. Więc najlepiej, jeśli kupujecie sobie Eurotracka, to nie jest naprawdę droga gra, bo ta gra, nie wiem ile na polskie złote kosztuje, u mnie ona kosztuje 3 funty chyba. Musicie nazbierać sobie na Skandynawię i oczywiście na Going East lub kupić wersję Gold, która zawiera już sama w sobie Going East. Ale słuchajcie, to już nie chodzi o to, czy wy będziecie mieli takie same mody.
do Eurotrucka jest mnóstwo zajebistych modów. Jeśli kupicie samą gołą wersję Eurotrucka, będziecie normalnie mogli instalować przeróżne mody i przeróżne mapy. Słuchajcie, bo ja tu gadam z wami 7 dych, a tu 5 dych. Koło Grudziądzu przejeżdżamy. Dobra, że 7. Będziecie mogli instalować przeróżne mody, jak i mapy. Więc nie przejmujcie się, jeśli nie macie pieniążków, kupujcie podstawową wersję Eurotrucka, a naprawdę będziecie mieli wspaniałą zabawę, gwarantuję wam. I polecam Magda Gessler. Więc na pewno będziecie się dobrze bawić. Druga rzecz, jaka jest, mówiłem to na odcinku tak samo z farminga, powiem to tutaj. Czy chcecie, żeby na odcinkach pojawiała się druga kamerka? Czyli na przykład kamerka będzie skierowana albo na stanowisko, albo na kierownicę. Piszcie w komentarzach, bo tak samo zadałem to samo pytanie na odcinku z farminga. Więc czekam na komentarze. I oczywiście będzie wchodziła też taka seria 1 kontra 1. Będę zapraszał, bo mam trochę znajomych, którzy jeżdżą w firmie, żeby porozmawiali z właścicielami, czy prezesami, czy nie wiem, jak to tam się zwie. I będę zapraszał na odcinek Multiplayer jednego z takiego po prostu widzów, prezesa czy właściciela jakiejś danej firmy. Będziemy sobie jechali jedną traskę, jakąś tam dajmy taką, żeby ten odcinek miał tam na 25 minut i będziemy rozmawiać o danej firmie. O danej firmie, jakie ma wymogi, co trzeba spełnić, żeby zostać tam u nich wiadome. Wszystko. No i zobaczymy, jak taka seria nam się przyda. To będzie taka reklama firm w ETS-ie. Jest tych firm mnóstwo. Wiem, że jest mnóstwo dobrych firm, które rekrutują, zamierzają rekrutować. O tym dowiemy się w nowej serii Multiplayer z Eurotrucka i ten. Na pewno będziemy wprowadzać też za jakość, za niedługo. A teraz nasza droga w nocy jest 12:37. Ciężarówka nam zdycha tu pod górkę. Na Świnoujście lecimy. Droga pusta. Mógłbym tu depnąć gdzieś, ale coś czuję, że to depnięcie by się skończyło tak ostatnim razem. I piszcie, co myślicie o takiej właśnie akcji z Multiplayerem. Ogólnie seria ta naprawdę coraz bardziej mi się zaczyna podobać, bo tak mi się chce jeździć, że no kurde, nie chcę jeździć nie nagrywając odcinka, ale też nie mam czasu wszystkich odcinków ponagrywać, więc każdy odcinek, który nagrywam, to jest oczywiście jazda taka, jaka ma być, czyli do odcinka, nie? Jakieś normalnie lasy, jedziemy, kawa jest, słuchajcie, wszystko jest. A oczywiście szykuję wam specjal na 6000, nie zostało nam dużo do wbicia tam. Będzie to taki niespodziewany specjal, będzie to, powiem wam, vlog. Ale czego vlog? Czy z czego będzie on nagrany? Tego nie zdradzę. To poczekacie na spokojnie na 6000. Wydaje mi się, że każdemu się spodoba. A jeśli się nie spodoba, no to wiadomo. Każdy ma inne gusta, nie? No, my sobie tu już lecimy. Zostało nam 348 km.
dużo osób pisało tam do mnie, żeby częściej pojawiały się odcinki. No kurczę, chciałbym. Chciałbym, żeby te odcinki naprawdę były, nie wiem, po dwa nawet codziennie bym wam wrzucał, ale nie mam naprawdę czasu, żeby ten, musicie zrozumieć, mam pracę. Ja z YouTube'a nie zarabiam nic, żebym mógł siedzieć w domu. I tylko nagrywać, bo naprawdę chciałbym takie coś, żeby tylko siedzieć i na przykład stać się rano, pyk dla was, trzy odcinki nagrane, dan. Ale to jeszcze daleka droga przed nami, nawet nie wiem, czy dożyję takiej oczekiwań. Dobra, włączymy sobie tu cruise, 72, wygodnie w fotelu. Nie mamy fajeczki, no ale dobrze, nie palimy. Lecimy. Normalnie pusto na tych drogach jakoś? No to się napijemy jeszcze kawki. Tym razem radio włączone. Jedzie się nam dość wygodnie, przyjemnie. Ale coś za nami jedzie. Ej, jedzie jakiś samochód za nami. Pokażmy to Volvo. Ładny kolor. Wygląda jakby był chromowy, nie? No ładny, ładny. Powiem wam, ładny kolor. W nocy wygląda jakbyśmy mieli taką wersję Exclusive Chrome. 300 km, stacja, nie ma żadnego McDonalda, czyli nie ma postoju. No ale pewnie na stacji BP moglibyśmy kupić jakiegoś hot doga, bo pamiętam jeszcze jak w Polsce to zawsze się kupowało na BP. Nie były to wspaniałe hot dogi, ale były jakieś tam hot dogi, jak ktoś głodny był, nie? Nie wiem, czy tak dalej jest. Na stacjach można kupić jakieś ciepłe jedzenie, czy nie, czy nie bardzo? Widzicie? Jarek gada, a tu mur przed nami. To byśmy byli naprawdę już tym razem zarobieni. Tym razem musimy coś zarobić za to, bo ostatnio nie zarobiliśmy nic, tylko trochę experience'u. A to tak być nie może, że będziemy jeździć za darmo i to po 500 km, nie? Tutaj zwolnimy, bo tu widzę jakieś miasto, to tu będzie 5D. Zgadłem. O, sklepy, jakieś artykuły spożywcze. O, Szczecin. Kierujemy się drogą na Szczecin. O, zatrąbiłem tam na ziomkę chyba, bo to ziomek był. Znak stopu. Pamiętajcie, znak stopu oznacza to, że się zatrzymujemy. Nie rozglądamy i jedziemy, tylko się zatrzymujemy. Jakaś nierówności na tej drodze. Ale nasze Volvo se poradziło. Fajnie, bo taką lecimy drogą. Naprawdę mały ruch. Jeśli bym znał tą drogę, to mógłbym tutaj trochę depnąć w pedał. Ale powiem, nie pamiętam, czy były tu jakieś kamery. W sumie i tak mamy włączony ogranicznik do 90, bo jak wiecie, to nie jest gra wyścigowa. Bo ziomek też tu leci z Kanią. Mały włos, by go zahaczył przyczepą. A nie wiem, czy my tędy już przez przypadek kiedyś nie jechaliśmy.
ale w sumie na Świnoujście nie jechałem, więc może podobny krajobraz. I szczerze wam powiem, chciałbym tak, żeby odcinki ZTS-a badały, chciałbym, nie wiem co wy o tym myślicie, 3 razy w tygodniu, czyli poniedziałek, środa, albo wtorek, czwartek i sobota, nie wiem. Napiszcie mi, w jakie dni byście myśleli, żeby najlepiej padały te odcinki. Ja postaram się robić 3 odcinki, ale jeśli mi nie wyjdzie z 3 odcinkami na tydzień, no musicie mi wybaczyć, nie? Bo jak wam powiedziałem, no czasami nie mogę znaleźć czasu na wszystko. A nie mówię, żebym nie chciał. Więc to też wszystko zależy w stopniu od was, nie ode mnie. Bo jeśli będzie oglądalność na tych filmikach, będę widział, że naprawdę chcecie to oglądać i tak, no to ja też w jakiś sposób będę się motywował do tego, żeby, wiecie, dalej to nagrywać, nie wiem, nie wysypiać się. Tak jak śmieję się ostatnio, nawet Ilonie powiedziałem na temat, jak ktoś mi zadał pytanie na live'ie: ziomek, ale zjeżdżaj. No, autobusy mnie nie lubią. Zadał mi pytanie na live'ie, postanowienie noworoczne. To postanowienie noworoczne: rzucić robotę, zostać youtuberem. Niezłe postanowienie. No wydaje mi się konkretne, łapka się należy. Ale tak jak mówię, to wy budujecie ten kanał, nie ja. Ja mogę jedynie sami się nie wyspać, sami nie wiem, uciąć sobie kawałek mojego czasu prywatnego i nagrać ten odcinek, ale to wy budujecie ten kanał i od was to zależy, bo jeśli nie będzie oglądalności, to wiadomo, że też nie będę nagrywał zbyt często, tak? Na odcinku z Farminga, bo wiem, że niektórzy nie oglądają Farminga, oglądają tylko ETS-a. Powiedziałem na temat live'ów. Będziecie mieli za niedługo ci, co są w grupie, ci, którzy nie są. Zapraszam, link do grupy, wszystkich social mediów jest pod tym filmikiem w opisie. Zapraszam do dołączenia. Będziecie mieli dokładnie rozkład jazdy. I myślę, że moje live'y będą pojawiały się tak, nie wiem jak często, bo to muszę wszystko poukładać teraz. Nagrywanie live. Ale za niedługo zobaczycie takie coś jak rozkład jazdy z live'ami. Będziecie wiedzieć dokładnie, kiedy możecie oczekiwać jakiegoś live'a. I tak jak będzie live, tak będzie ustawione to. Tak samo będą, w sumie strona już jest z najczęstszymi zadawanymi pytaniami. Tak samo będą linki, wszystko w następnych odcinkach. Linki powinny być umieszczone pod tym filmikiem, znaczy pod tym nie, ale pod nowym filmikiem. Że będziecie mieli najczęściej zadawane pytania, żeby nie powtarzać tych pytań. I tak samo, jeśli chcecie dowiedzieć się naprawdę coś o Eurotracku, jeździcie w Eurotracka, chcielibyście zaproponować mi jakąś spedycję, jeździcie w jakiejś spedycji, piszcie to w komentarzach, porozmawiajcie z właścicielem, z prezesem, obojętnie tam z jakimś taką większą osobą, która ma duże pojęcie o tej firmie, żeby ładnie ją jakoś zareklamował, przedstawił ją widzom, w jakiś sposób zachęcił nowych widzów.
starszych widzów, którzy oglądają te filmiki, do przejścia na przykład do danej firmy, tak? Ja oczywiście, jeśli będziecie zadawać pytania, czy należę do jakiejś firmy, nie należę, jestem samotny strzelec w Eurotrucku, po prostu wolę jeździć sam dla siebie, nie zamierzam tworzyć żadnej firmy, ani otwierać nic takiego, po prostu jeżdżę sam dla siebie, bo to sprawia mi większą przyjemność. Inni lubią jeździć właśnie w konwojach, czy coś w tym stylu, ja wolę pojeździć ze znajomymi, czy tam od czasu do czasu, oczywiście z widzami, nie? Patrzcie się, traktor tu jedzie. Siema ziom, a nie stoi. A, łe. No, normalnie farma pełną parą. Czarny punkt, zwalniamy. Pamiętajcie, ten znak jest bardzo dobrym znakiem, który ostrzega nas o miejscach, gdzie naprawdę było dużo wypadków. Więc ci, co jeżdżą, to wiedzą, co trzeba zrobić, jeśli widzimy taki znak, piszemy w komentarzach. W Eurotrucku naprawdę możecie się nauczyć normalnej jazdy. Pójdziecie na prawo jazdy i normalnie zdane za pierwszym razem. Mamy czerwień tu. Gdzie my to jesteśmy? To jest 50 i tu na pewno moglibyśmy wyhaczyć mandat. Kurde, muszę pozapamiętywać, gdzie są kamery. Bo powiem wam, na razie nie widzę ani jednej kamery. One są gdzieś ukryte, znienacka tak. Jak widzicie przepisowo. Ale już normalnie. Mamy 80. Jakoś, powiem wam, nie chce mi się jechać za tym autobusem, ale widzę, że tu na mapie będę miał zjazd zaraz, więc nawet się nie rozpędzam. A, tu jakieś roboty. Budują jakąś obwodnicę chyba. Nie, nowy asfalt kładę. No, siódemeczki na mnie ruszy. Ale i tak mocna bestia, bo nie zgadza. Pamiętacie? Man nam właśnie ostatnio, czy Scania nam zgasła. Więc Volvo jak najbardziej dla początkujących kierowców w Eurotrucku, jak najbardziej ja polecam. Ale wiadomo, każdy ma swoje gusta ciężarówek, więc wybierajcie, jakimi wam się najlepiej jeździ. To już jest od was. Wiele osób tam pisało, jaki mam level. Level w Eurotrucku mam setny na dzień dzisiejszy, ze względu na to, że miałbym gdzieś koło 130 chyba, tak mi się wydaje, ale usunęły mi się sejwy przy formacie, znaczy źle wgrałem sejwy,
Dobrze, że save'y jedne miałem właśnie do levelu zapisane na laptopie. I tyle to mi uratowało skórę, że po prostu miałem ten level, chyba tam 80 któryś, no i wbiłem niedawno 100 level. I oczywiście bez żadnych cheatów, jak widzicie na niektórych filmikach z live'a, wszystkie pieniądze to są zarobione przez kierowców, przez ciężarówki, które posiadam w garażu. Ja mam ich około 100 kierowców. Wszystko jest zarobione normalnie, legalnie. Druga rzecz. Wiele osób pytało, jak mam ustawiony profiler do kierownicy. Postaram się w następnym odcinku, bo w tym naprawdę zapomniałem i nie przygotowałem się pod nagranie tego. Postaram wam się pokazać dosłownie, jak mam ustawiony profiler, jaki mam wszystkie te suwaki i ten ustawione, jak mam w grze. Tak samo wam pokażę taki odcinek, można powiedzieć, żebyście mniej więcej wiedzieli, ale zarazem tak samo was zalecam do przeszukania YouTube'a, bo tak samo ja, jak i inni, wiele kanałów, jak wujek Bochun wam pokazuje na przykład, jak ustawić dobrze profile pod ETS-a. Tak samo mody. Pamiętajcie, mody, jeśli pobieracie, to musicie zawsze patrzeć na jedną rzecz. Ten mod współpracuje z daną wersją gry, jaką wy macie. Czyli dajmy przykładowo, jest 1.25, a wy macie moda na 1.23. Może ten mod działać, ale nie musi. Jeśli wam nie działa, a macie grę na Steamie, to cofiecie się do wersji 1.23. Jest naprawdę mnóstwo poradników, jak to zrobić na YouTube'a. Bardzo łatwe jest to, więc zachęcam troszeczkę czasem do przeszukania internetu, a na pewno ułatwi wam i rozwiąże wasz problem, nie? Mamy dwa... gościu! Widzieliście, jak wymusił? Mamy 18 km. Jesteśmy na miejscu. Pamiętajcie, odcineczki będą troszeczkę sami dłuższe już, bo i trasy będziemy mieli dłuższe. Więc będzie się działo na pewno. Teraz złamałem tu przepis, bo powinien... Odkryłem agencję pracy. To konkretnie. Widzicie, jesteśmy w Świnoujściu. Normalnie już widać port. A my sobie tutaj lecimy teraz. Czekajcie, bo coś mi się tu nie podoba. No, milimetry były, ale z powodzeniem. Jak widzicie, Świnoujście nas wita. Miasto tętni życiem, nie? No normalnie. Przejście dla pieszych. Jakieś tory. No, my już jesteśmy. Jakaś stacja bliska. Pierwszy raz takie coś widzę. Popatrzcie, ile tu portów mamy. Z każdej strony mamy normalnie wjazd na port. Następne tory. Powiedziałem wam, że na znakach stop trzeba się zatrzymywać, nie? A sam się tu nie zatrzymałem. Ale bywa tak czasami. Na szybkościśmy przejechali. Ale nie róbcie tak w realnym życiu. Pamiętajcie. Tory, przejazdy kolejowe. Ostrożnie z tym, bo... Wiele
wiele wypadków, wiele osób ginie przez właśnie taką małą nieuwagę. Więc sprawdzić, czy jedzie pociąg, myśli, że może jechać i bęc, nie ma auta. Tu mamy naszą rozładownię. To teraz kto mi powie, gdzie ja niby mam jechać? Dobra, tu. No to mamy rozładunek konkretny. Czekajcie. Nie, chyba muszę tam przejechać. Powiem wam, że nie jestem pewny, czy my jesteśmy w dobrym miejscu. No ale gdzieś nas tu to prowadzi. I to właśnie uwielbiam w promocie, że te spedycje są mega, mega zakręcone. Aha! Więc życzę zajebistego powodzenia w zaparkowaniu tego. No powiem wam, jak to zaparkuję, to jestem kozak. Czekajcie, bo nie wiem, czy mam opuszczoną oś. Mam. Jak widzicie, dobra, to już nie poszło. Mam nadzieję, że nic nie uszkodziliśmy. Ale dalej nie? No to ładnie. Musicie żarówka stać mniej więcej prosto. Gasimy naszą bestykę. Stoimy. No może nie zajebiście prosto, ale stoimy, odpinamy. Doskonale. Przejechane 498 km. Czas 8 godzin 51. Zużyte paliwo 197 litrów. Jak widzicie, zarobiliśmy 2285 expa. Do levelu drugiego brakuje nam niewiele. Więc na pewno wbijemy w następnym odcinku, a my widzimy się oczywiście w następnym odcinku albo z Eurotrucka, albo z Farminga, albo z czegoś jeszcze. Pamiętajcie, subować, lajkować, komentować. I co? Widzimy się później. Elo!